Hej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z grą Car Mechanic. Tak, obiecałem, że sobie tutaj podreperuję budżet i kupię nowy poziom, ale nie udało mi się tego zrobić. Natomiast dzisiaj zrobimy sobie zlecenie fabularne, bo żeby nie było tak nudno w końcu w kółko to samo, więc zrobimy coś innego. Będziemy naprawiać Olsena GTR. Siema, dostałem spory zastrzyk gotówki po wyjeździe do kasyna. Zdecydowałem się na sportowy samochód. Ja zawsze chciałem coś szałowego, co będzie zwracać uwagę. Niestety zaufałem sąsiadowi, który jest mechanikiem. Auto jest piękne, nie mogę zaprzeczyć. Jedyne co mnie irytuje to prowadzenie. Mam wrażenie, że coś jest nie tak. Dodatkowo pomimo mocy, którą powinien się legitymować ten GTR, jakoś nie robi szału. Sprawdź, czy wszystko faktycznie jest jak należy, bo nie wiem, czy nie będę musiał myśleć nad czymś nowym. Ewentualnie spróbuj coś pogrzebać. Może uda ci się jakoś uszczknąć trochę więcej mocy z tego silnika, bo na razie to zero emocji. Z góry dziękuję. Z góry dzięki, o. No dobra. A, ładny ten samochodzik faktycznie. Super wygląda. Może być ciekawie. Zobaczmy, co tutaj musimy zrobić. Mamy tutaj... A, niewiele tych części jest do zrobienia, ale musimy zwiększyć tuning pojazdu o 35 do 40%, a sporo nawet. Więc zobaczymy. Zrobię zdjęcie, bo bardzo fajnie wygląda. Ale zobaczcie, w momencie, kiedy wszedłem w tryb zdjęcia, zniknął mój samochód z podnośnika. On jest na pewno, tylko go nie widać. Czekajcie. Zróbmy sobie jakieś fajne ujęcie. Może wysokość. Ok. Głębie. Ok. Punkt skupienia. Ok. Wziął jeszcze głębie. O. To była przysłona, a to jest... Dobra. Okej. Okay. Może być. Możemy jeszcze lekko go przechylić. I tak jest idealnie. Okej. Okay. Będzie tuning. Super. To jest to, co lubię. Oczywiście coś tutaj nie działa. Więc należałoby go sprawdzić. Miernik kompresji. Ok, silniczek wygląda na w porządku. Nie wiem, jakie są tam wymagania, jakie części minimalne. A, sprężarka, czyli już musimy sprężankę wymienić, dobra. Czyli te 50, musi być 95% wszystkich części, dobra. Wiemy, o co chodzi. Skaner OBD. Sterownik silnika. Dobra. To już mamy kolejną część. Dobra. Mamy tutaj jeszcze miernik elektryczny. Tu jest wszystko w porządku i jeszcze możemy sobie sprawdzić tutaj kolejny test. Ok, listwa pryskowe DI do wymiany. Pompa paliwa. Dobra. I filtr paliwa, ok. Myślę, że tutaj pasek jest też do wymiany, bo widzę, że on tak nie za ciekawie wygląda. Czekajcie.
Nie będę ściągał tego silnika w tej chwili, tylko po prostu Dobra. To jest to. To była pompa paliwowa. No to już pompa jest tutaj. I tu już widzę, jest problem z osiami. Okej, okay, to bym, jakbym wjechał na tą diagnostyczną, to już by mi pokazało. No i tu musimy trochę poogłówkować, bo będziemy musieli zwiększyć jego moc. Te listwy ponaprawiam, natomiast i tak będę musiał kupić jakieś części. Dobra. Wziąłem jakąś kartkę do notowania i będziemy zwiększać jego moc. Ale tutaj jest wymóg, jeszcze raz sobie zapiszę. Czekajcie. No to są właśnie te dwie części, które zaraz wymienimy sobie. Da się nam wyświetlą, ok. Kartka papieru. I tutaj zadanie będzie dość skomplikowane, bo aż 35 do 40%. To jest całkiem sporo, słuchajcie, na taką wymianę. Najpierw postaram się nie naruszyć silnika. Nie wiem, czy się to tak uda. Nie będę musiał tych wszystkich bloków powymieniać. Ewentualnie. O, proszę bardzo, tutaj jest do wymiany ten element. I z drugiej strony. Półoś kolejna. Dobra, mamy to. Czy te półosie da radę naprawić? To mnie interesuje, bo fajnie byłoby je naprawić. Byśmy mieli je z głowy. O, gdzie ten samochód zniknął? On tu był. Właśnie. To jest chyba jakiś błąd w grze. A, jeszcze. Jeszcze zawaliłem sprawę. Dobra, półosie kupione. To jest jedno. I to jest druga półoś. Nie, czyli nie będę musiał użyć śrubek do tego zadania. Pompa paliwowa. No dobra, zaczynamy. Tuning. Nie tak. Tu tuning. Ok, pompa. Mamy 1,5%, ok. 1,5% pompa daje nam i listwy wtryskowe DI 4% i 4%. Fajnie. PRS sprężarka. Sprężarka V8 daje nam, to jest V8 zwykła. Zobaczymy. V8 daje nam i przepustnica V8, zaraz zobaczymy. Sprężarka V8 daje nam 5% i przepustnica V8 daje nam 1,65. Dobra.
To jest tyle. Teraz mamy tak, no to już sobie policzmy. 1,5, 1,65 to jest 2, 3, 15, 3, 15 i 13, 16, 15. Półtorej, 3, 15, 8, 13, tak, 16, 15. Dobra, na razie to jesteśmy w połowie drogi, bo musimy mieć 35 aż. Dobra, spróbujmy pobawić się wydechem. Myślę, że tutaj możemy dużo zyskać. Łatwym, niskim kosztem. Rura wydechowa początkowa V8. Katalizator. To wszystko razy dwa. Tłumik środkowy. Rura wydechowa. I tłumik końcowy V8. Dobra, tu sobie policzymy. Rura wydechowa początkowa nie ma, brak w sekcji. Katalizator, bo to nie jestem na tym, dobra. Jeszcze raz. Rura wydechowa początkowa. Czekajcie, dobra, tak, to jest to. 1,5%, czyli mamy 3%. Dobra, to już będę tak liczył. 3%. Kolejny element. Katalizator 1,75 to daje nam 3,50, 3,5%. Tłumik środkowy 1,65 daje nam 3,15. Trzy i 3. Rura wydechowa zwykła 0,9, czyli 1,8. I tłumik końcowy 3,50, czyli 7%. Ładnie. Dobra. Tak wygląda sprawa wydechu. Teraz możemy sobie to policzyć. Mamy tak. 3, 9, 80, 9,8, 10,8, 11,6, 18,6. Tak mi tu wygląda. 18,6 i 16,15 daje nam 34 z hakiem. A musimy mieć 35. 16,15 i 18,6. To będzie 20, 34 i 70 coś. Dobra. Czyli musimy jeszcze coś kupić. Myślę, że najprostszą drogą będzie kupić jakiś alternator, coś takiego. Czekajcie. To daje nam 1,5%. Super. I temat mamy zamknięty. I cały tuning chyba się uda. Bez jakiejś tam większej ingerencji. Bazując na wydechu. No nie chciałem rozbierać tutaj głowicy czy tłoków wymieniać, bo to jednak wymaga większej ingerencji, a tutaj mamy, tak mi się wydaje, łatwiejszy sposób. Chyba, że coś źle policzyłem, to zaraz się okaże. No mógłbym jeszcze tam ewentualnie w skrzyni biegów, to też byłoby w miarę taka łatwa naprawa. Ale na razie zrobimy to w taki sposób, jak ja myślę i zobaczymy, czy nam się wyświetli, czy nie. Alternator. Tylko jeszcze trzeba wymienić. Dobra. Przepustnica.
Tutaj wygląda wszystko w porządku. O, pasek klinowy sprężarki muszę kupić. Dobra, zobaczmy, czy zaliczył nam zadanie. Pięknie, tu już mamy. I sterownik silnika typ A. Sterownik silnika, to rozumiem, że tu będzie w skrzynce, tak? Nie, przepraszam, nie w skrzynce. Tutaj mamy gdzieś. Gdzie jest ten sterownik? O, tu jest ukryty. Ok. Czy będę mógł go naprawić? No, zobaczymy. Nie mogę go naprawić. No, myślałem, że to będzie trudniejsze zadanie do wykonania, a tu nam się pięknie stuningował samochód i to bardzo ładnie. Lata pracy, lata praktyki i się udało. Zobaczmy. Tak, zadanie wykonane. Najszybsze chyba zlecenie fabularne. Trochę wpadło nam pieniędzy, nie za dużo. Możemy sobie posprzedawać te części. Ja wiem, że to słaby pomysł, no ale okej. To jakieś osiągnięcie wpadło. Ale już mamy, zobaczcie, 90 tysięcy ładnie nam. I skrzyneczka, a w skrzyneczce będzie, weźmy ostatnią kartę, mamy jakiś bonus i środkową. O, kolejna skrzynka, super. Otwieramy w takim razie. Do trasy weźmiemy czwartą. Expa. I drugą. Tutaj mamy mapę. Dobra. Możemy sobie mapkę zaznaczyć. Ok. Słuchajcie, udało się. Nie myślałem, że tak szybko mi się uda. Więc chyba pozostanie mi tylko. Zrobimy tak. Parking. I kupimy sobie kolejny. Proszę bardzo, poziom do alei. Możemy odstawić nasze pojazdy na parking. Ten. Ten. Jeszcze nie robiłem tutaj takiej weryfikacji dokładnej. Czy gdzie ja mam ten samochód? Jeszcze jeden. Które samochody jeszcze są tam do naprawienia? Ta lista się już bardzo kurczy, więc myślę, że tam niewiele zostało. Okierni nie ma. Ejże, już więcej nie ma. Tutaj? Aha, tu byłem. Nie ma. Dobra. Chyba mam porządek w samochodach. Możemy się przyjrzeć parkingowi. Tu mam pełno, pełno, pełno. I aleja jest. A to ciekawe. Bo wydawało mi się, że brakuje mi miejsca już w alei, a jednak okazuje się, że nie. Coś tutaj chyba się namieszało, ale dobra. Nie wiem. Tak jakby mi jakieś auto zniknęło. Takie mam wrażenie. Ale może się mylę. Dobra, samochód trafia tutaj. Zobaczmy w ogóle, czy jest coś takiego jak. O, się okazuje, że to było ostatnie zlecenie fabularne, niestety. Bo zobaczcie, już więcej zleceń nie ma. Szkoda. Że tak szybko. No, zróbmy sobie jakieś zlecenie fabularne. Nie fabularne, tylko takie. Nie fabularne, ale ze zleceń zewnętrznych, o tak. Szkoda,
Szkoda, że więcej nie ma. I to było ostatnie takie, ale nie było mega wyzwaniem. Znaczy było mega proste. Głośny wydech i problemy ze skrzynią biegów. To sobie tak podłubiemy teraz. O, faktycznie tu jest do wymiany. Tłumik środkowy, katalizator. Dobra, wydech jest zrobiony. Pozostaje tylko naprawa skrzyni biegów. Okej, łożysko dociskowe sprzęgła. Dobra, to jest to. Już te zlecenia poza główną osią fabularną będą prostsze, powtarzalne, ale można sobie na nich troszeczkę zarobić. Teraz zobaczymy ile. Ile zarobię na nim? Okej, czy mogę sobie tutaj założyć? Mogę, dobra. Rozrusznik. Super. No dobra. Zlecenie wykonane. Zakończ zlecenie. Ale skrzyni nie ma. Za to. Nie wiem, czy ono jest jakieś losowo, czy nie. Mogę sprzedać to, co mam. Ale niewiele pieniędzy wpadło. Dobra. Dobra, to może się wybierzemy faktycznie tutaj na mały wypad na złomowisko. Wezmę kilka części, żeby podreperować budżet po zakupieniu nowej alei. To mowisko mi będzie kosztować 500, ale okej. Okay. Bo to chyba najszybciej się wzbogacić w ten sposób. No i okej, okay, zrobimy sobie małą rundkę. Żadnego auta nie kupię, mam tylko 15 tysięcy, więc nie będę szaleć. To jest to samo? Ejże? Tak, to jest ta sama hałda. Ok. Spróbuję nakupywać części przynajmniej za 10 tysięcy. To wtedy będę miał jeszcze 5 tysięcy na naprawę, nie? Muszę mieć jakieś środki.
Zaraz zobaczymy, ile już mnie będzie to kosztować. Może jeszcze ze dwie hałtki i zobaczymy. Raz i dwa. Zobaczmy, jakbyśmy mieli wrócić do garażu. Nie, na razie tylko 2000. Ok, to jeszcze mogę tutaj zaszaleć. Jakieś drogie, żeby mi się trafiły. Jakieś McLareny. No, takie światło. No tutaj Hornet. Są Ferrari, dobra. Dobra, są za drogie te części. Raz, zobaczmy jeszcze to i zobaczymy ile teraz. Tylna pokrywa, błotnik. Ok, zobaczmy teraz, wróć do garażu. No już jest lepiej, 3500, ale to nadal nie jest 10 tysięcy. Chciałem uzbierać gdzieś na 10 tysięcy części. Ja tam dojdę? Chyba nie. Nie umożliwia. Dobra, to byłem. To jeszcze tutaj. O, chyba całe tutaj przejdę.
No dobra. Jak teraz? Zobaczmy. 8. No już jest lepiej. 8 tysięcy. O, jeszcze tylko na 2000 i spadamy stąd. No to jest to samo. Błotnik, ok. Tu jest fajna furka, ale piękny samochodzik. Nie mogłem się powstrzymać, sorry. Wiem, że to złom, ale musiałem go kupić. 8500. Dobra, jeszcze jedna rzecz i spadamy. No i tak nie mam za bardzo. Osiem siedemset jeszcze. Do 9 dobijmy. Dobra, chyba już przekroczyłem. Dobra. Części kupione. I już wiecie, co będziemy robić w kolejnym odcinku. Bo taki piękny samochód, że musimy go zrobić. Chyba nawet mam oczyma wyobraźni kolor. Ale zobaczymy. No ja teraz będę się męczyć. Jak myślicie, ile zarobię na tych częściach? Myślę, że te z 30 powinienem mieć tysięcy, nie? Najpierw sobie ponaprawiam te takie zwykłe części. Żeby tylko tutaj nie było żadnej wpadki. Całkiem spoko. O, już nie mam pieniędzy, dobra. Muszę posprzedawać to, co naprawiłem. Głowica. Weźmy sobie sortuj według stanu. Skrzynia biegów. 400. Przepustnice. Ładne felgi. Też niektóre zbyt tanie. Dobra. 4000. Możemy naprawiać dalej. Och. Dobra. A, to sprzedajmy teraz to. 60. Most 325. Głowica 786. Tu felga ładnie. No i pięknie 5 coś tam. Bardzo ładnie mi to zeszło. No i tutaj mamy sporo, bo aż 18 kart. Tutaj będzie trochę dłubania. Ważne, żeby się tutaj nie naciąć. I przy drugiej części nie zepsuć. Przy McLarenach. O. Proszę bardzo, 1100. No to będzie kosztować.
sobie sprawdzimy, ile taki McLaren, taka część, za ile ją sprzedamy. Myślę, że jakby zrobić taki samochód i go sprzedać, to już bym nie miał problemów żadnych finansowych w tej grze. Okej, nie poszło. Ach, porażka. I co to było? Nie, nawet nie wiem. O, rany. Nie mówcie. No już nie jesteśmy na naprawę tych drzwi. Dobra, zobaczmy. Supra. To 75. To jakieś tam drobiazgi. 300. Nissan. 50. Ale to. Zobaczcie. 4950. To jest pieniądz. Dobra. Już mamy 10 tysięcy, dobra. I tu mamy drzwi McLarena. Jesteście ciekawi, ile takie drzwi? 7,5 tysiąca. Nieźle, nie? No i w tej grze. W rzeczywistości pewnie więcej. No i DeLorean też jest drogi w tych niektórych wersjach, karbonowym czy tam złotym. Te części też są dobrze wyceniane, może nie tak jak McLaren, ale... Ach, już druga część, którą zawaliłem. Dobrze, nie, że to nie McLaren. Dobra, zaraz będą światła. McLarena to też pewnie będzie. O. Nie. Nie wyszło drogo. Myślałem, że będzie drożej. O, to to jest lusterko McLarena. Wow.
Udało się. No ten zderzak też pewnie będzie sporo wart. Pokrywa silnika. Kolejna druga część. No i powoli zbliżamy się do końca. Na razie były dwie wpadki. O, tutaj mamy drugą część. Dobra, no to mamy, zostało mi 2000, ale zaraz zobaczycie za ile. Czy mogę sobie sfiltrować na przykład tutaj coś, na przykład napisać McLaren. Tak, mamy. Dobra, zobaczmy. Tylny zderzak 6000, uwaga. Tam drzwi były chyba 7,5, nie? Prawe tylne drzwi 3,5. Pokrywa 3750, światło to już taniocha i lusterko 1100. Także już 16 tysięcy mamy. I w DeLoreanie mam tutaj karbonowa część też 3000, ładny pieniądz. I to chyba też drogie, 6 tysięcy. No. Także to były takie z tych najdroższych części. Tam był jeszcze, pamiętam, Mustang miał jakąś pokrywę właśnie karbonową. I ona, a nie jest taka droga. Wydawało mi się, że będzie droższa. No dobra, słuchajcie. Sprzedajemy wszystko. Pięknie, 43 tysiące. Nie spodziewałem się tyle. Myślałem, że będzie około 30, ale fajnie, to wystarczy na naprawienie. Ten samochód oczywiście sprzedamy, ale musimy go też naprawić. A tutaj jest nasz złomek, który będziemy robić w kolejnym odcinku. Dłubać sobie przy nim na spokojnie i zobaczycie, jaki z tego super wóz wyjdzie. To tyle. Do następnego odcinka. Cześć.